dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że tutaj występuję w imieniu mieszkańców Nagłek Olszyn, a w zasadzie to rolników, którzy mają pola akurat przy granicy z Setropią, gdzie droga jest przez nas. Ja wstępnie tutaj spotkałam się w tym celu w latem z panią prezes Olą Pęcherzewską i taki problem zgłaszałam, że mieszkańcy prosili mnie, abym zainterweniowała w takiej sprawie, że po prostu niszczą sobie maszyny rolnicze typu urywają lusterka od kombajnu. Chodzi o wycinkę krzaków, no jest to droga przez las, nie, od Setropia do Nagłek Olszyn. Są tam pola uprawne i ci rolnicy mają naprawdę problem, bo nie mogą zebrać swoich zbiorów tak, aby nie zniszczyć swoich maszyn rolniczych. Wiem też, że latem pan Janusz Wilczyński zgłaszał też taki problem w okresie żniw bezpośrednio do kierownika. Chciałabym dowiedzieć się, czy coś w tej sprawie zostało zrobione. Być może, że to nie jest takie łatwe. Zdaję sobie sprawę, że może to być problematyczne, bo pewnie trzeba poczynić jakieś uzgodnienia między zarządcą lasów a urzędem. Nie wiem, ale już trochę czasu upłynęło, więc myślę, że coś tam na pewno... Chciałabym się dowiedzieć, co zostało do tej pory zrobione w tej sprawie, a jeśli nic nie zostało zrobione, to uprzejmie proszę w imieniu tych rolników, którzy tam mają pola, o to, ażeby do kolejnego okresu żniw został wykorzystany ten czas pożytecznie i żeby takie uzgodnienia były poczynione i bardzo proszę o wycinkę krzaków, aby tam rolnicy mogli zbierać sobie bez problemu swoje uprawy. A druga sprawa to jest taka, że chcę poznać pełny proces administracyjny, jaki poczynił urząd w temacie odzyskania kar umownych od firmy, która nie wywiązała się uprzednio z dokumentu, ze sporządzenia dokumentu studium. Ja takie zapytanie składałam na sesji nadzwyczajnej w dniu 12 września. I pomimo zapewnień pana burmistrza, że dostanę odpowiedź na piśmie, do dnia dzisiejszego takiej odpowiedzi nie otrzymałam, więc bardzo proszę, chcę się zapoznać z procesem, jaki został dokonany do tego momentu. Dziękuję bardzo.